Bożena Dykiel, 73 litry, to aktorka, która największą popularnością cieszyła się w latach 70. i 80. Obecnie gra w Tasiemcu na Wspólnej i przypomina o sobie w mediach poprzez różnego rodzaju wpadki, a także kontrowersyjne wypowiedzi. Bożena Dykiel nie ma w ostatnim czasie dobrej passy. 12 kwietnia 2022 roku w jednym z kin obchodzona była 50. rocznica powstania zespołu filmowego X. Na wydarzenie zostały zaproszone gwiazdy, które grały w takich filmach jak Człowiek z żelaza czy Ziemia obiecana. Wśród gości znalazła się 73-letnia Dykiel, która swoim zachowaniem wprawiła w osłupienie wszystkich zgromadzonych. Na fanpage kulturalni.pl można przeczytać, że Bożena bardzo ostro zareagowała na zgromadzonych pod budynkiem fotoreporterów. Bożena Dykiel, kontrowersyjna aktorka, dziś kolejny raz popisała się chamstwem. W drodze na inaugurację obchodów 50. rocznicy powstania zespołu filmowego X aktorka, zasłaniając się, krzyczała do fotoreporterów: wynocha, wynocha, wynocha. To kolejna podobna akcja tej pani, czytamy na fanpage kulturalni.pl. Jak się okazuje, fani Dykiel byli podzieleni co do jej zachowania. Jedni uważali, że aktorka dobrze zrobiła, odmawiając zdjęć. Z kolei drudzy uznali, że dzieje się z nią coś niedobrego. Jesienią 2021 roku Bożena Dykiel wywołała prawdziwą burzę po swojej wypowiedzi na temat depresji oraz jej leczenia. Aktorka na Wspólnej zareklamowała wtedy na antenie TVN antydepresyjne okulary. To po tym występie definitywnie zakończono z nią współpracę w ramach kampanii społecznej Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. Okazuje się, że wypowiedź na temat depresji nie jest jedyną kontrowersją Dykiel. 73-latka stwierdziła również, że pandemia koronawirusa to spisek bogaczy. Dodała również, że wprowadzone lockdowny to swego rodzaju obóz. Thank you.